Kurwa, no nie wiem, no o wiewiórka to się boję, że się zaćpa na śmierć. Ale to ciekawe, że to on tak grubo leci, a wiesz, no rozpierdala potem wszystkich w tym oktagonie. To jest niesamowite. No. No, widocznie coś, o czym kurwa nie wiem. Albo on nie leci tak naprawdę, albo coś jeszcze takiego robi, że potrafi się pozbyć. Chciałbym się odnieść do tych słów, które padły z ów z Pasuta na podcaście. Odnoszę się dopiero teraz, dlatego że po prostu wcześniej chciałem do niego prywatnie napisać i ewentualnie na jakimś wywiadzie się odnieść. Ale po tym, jak ostatnio na imprezie bardzo dużo ludzi do mnie podchodziło i pytało, czy słyszałem to, co on powiedział, zrozumiałem, że to się odbiło dużym echem i nie mogę tego tak zostawić. Dobrze, w takim razie przechodząc już do tego, co powiedział. Po pierwsze, to powiedział o tym, jak razem imprezowaliśmy. No i jakby, no nie mówi się takich rzeczy, tak? Ja nie mam, moja wypowiedź teraz nie ma na celu atakowania Pasuta, bo uważam, że on nie zrobił tego celowo, żeby zrobić dla złość, tylko po prostu nie pomyślał, może trochę odklejony jest i w ogóle. Ale jakby jak się razem imprezuje, to się potem nie chodzi przed kamerę i nie opowiada, jak się razem imprezowało. To raz. A po drugie i najważniejsze, że on powiedział, że ja tak imprezuję, że ja się na śmierć. On to powiedział. Jak ja to zobaczyłem, to ja wybuchnąłem śmiechem, że on to powiedział. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, nie mówi się o rzeczach z imprezy, ale on poszedł pod kamerę i zaczął opowiadać, więc ja też muszę powiedzieć, jak naprawdę było, no żebyście zwiedzali prawdę. A jak było? Także jak Pasut przyszedł do nas na aftera i dostał od nas magii imprezy, to stwierdził, że teraz potrzebuje bardzo więcej magii imprezy i to u nas ta magia imprezy się już kończyła. Chcieliśmy ogarniać, chcieliśmy sprawić, żeby pojawiła się nowa ilość magii imprezy, określona ilość, a Pasut mówił, nie, to za mało, to w ogóle nie ma sensu, na tyle osób to bez sensu w ogóle. I tak Pasut się podjarał, że tak zaczął ogarniać, że sprawił, że tej magii imprezy nie mieliśmy tej określonej ilości, którą chcieliśmy zdobyć, tylko 6 razy więcej. I po tym, jak to ogarnęliśmy, on podzielił magię na pół, wziął połowę i poszedł sam do pokoju korzystać z magii imprezy. I taka osoba mówi mi, że ja się na śmierć, gdzie myśmy potem pojechali na kolejny after, podzieliliśmy się ze wszystkim magią, mi jeszcze to zostało we Wrocławiu i dodałem jeszcze kolegom, bo już nie chciałem imprezować. Dodam jeszcze, że zdecydowałem się na nagranie tego tylko dlatego, że to bardzo źle wybrzmiało. Źle to wygląda, to co on powiedział w stosunku do osób, które mnie nie znają i mnie ewentualnie poznają, tworzy to jakby fałszywy, zły obraz, tak? Ja imprezuję czasami, tak, ale jakby zawsze się staram rozsądnie imprezować. Jak nie potrzebuję magii, to nie czaruję. Nieraz na imprezie jest tak, że inni idą poczarować i tak dalej, a ja mówię, ja nie potrzebuję, ja jeszcze się dobrze czuję i tak dalej. Nie idę na siłę, nie idę dalej, staram się ograniczać takie rzeczy, tak, żeby tego nie było za dużo, a to, że ja wyglądam jak wyglądam na wywiadach, na trzeźwo wyglądam, no wiadomo jak, więc po alkoholu to już, a więc wiadomo jak wyglądam, to po prostu, no to jest kwestia. Jeszcze dodam, że wypowiadanie się jakby na ten temat publicznie uważam za złe, za nic dobrego, ale jakby zostałem do tego zmuszony, bo Pasut mnie wywołał i muszę w tym momencie na to odpowiedzieć, ale uważam, że nie powinno się o tym mówić, tak? Dlatego, że to nie jest nic dobrego tak naprawdę, nie? Nawet jak już mówić, no to po prostu mówić, nie róbcie tego, tak? To jest złe, ale jak już to robicie, to starajcie się też robić to rozsądnie, z głową. Ja na przykład stosuję się zawsze do 3 zasad. Nigdy nie czarować poza imprezą, nigdy nie czarować na problemy i nigdy nie czarować samemu. Jak się łamie te zasady, to jest najprostsza droga, żeby magia imprezy przestała być magią imprezy i stała się magią codziennego życia.